by marzenia o sukcesie stały się rzeczywistością, poza talentem potrzebne są także lata ciężkich treningów i wyrzeczeń. 6 spotkań w tygodniu po 2 godziny pod okiem trenera w tym wypadku dały efekt. To było udane złoto na Mistrzostwach Polski Seniorów w Warszawie. To cieszy, bo to było drugie już z rzędu, bo w tamtym roku też zdobyliśmy złoto. No i cieszy. Myślę, że recepty na taki sukces nie istnieje, ale no każdy indywidualnie się przygotowuje. Na pewno musimy poprawić swoją kondycję i ćwiczyć programy, również na obozie bezpośrednio przed zawodami. Ciężko było, nie było łatwo. Tam bodajże 0,6 punkta wyprzedziliśmy zespół z Warszawy, ale tytuł się liczy. Teraz zawodnicy stoją przed kolejnym wyzwaniem. W dniach od 12 do 19 kwietnia odbywać się będą w Stanach Zjednoczonych Mistrzostwa Świata Seniorów. Jedziemy z zamierzeniem walki o medal, że tak powiem, choć będzie ciężko. Mamy jeszcze sprawdzian w Dreźnie na koniec miesiąca. Jedziemy na 3 dni i później już na Mistrzostwa Świata. Choć sukcesy cieszą, ciężko pogodzić codzienne treningi z życiem prywatnym. Wiele wyrzeczeń, bo aktualnie jestem studentem na wrocławskim AWF-ie, co też się wiąże z ciągłymi jazdami między Wrocławem a Świnicą, bo tu studia, tu treningi, to ciężko połączyć, ale daję radę. Jonas i Michał ćwiczą razem od 2 lat. To niewiele, porównując ich do pozostałych drużyn biorących udział w mistrzostwach. Mimo to spokojnie podchodzą do kolejnego wyzwania. Elementy szykujemy takie, jak już ćwiczymy od dłuższego czasu. Nie mogą być zbyt takie niepewne, gdyż no wiadomo, każdy chce się dostać do finału. Finał, wejście do finału już będzie dużym sukcesem. Finały są od zera, więc tam się różne rzeczy mogą dziać. Ale tak realnie patrząc, na tym etapie chyba medal byłby dużym zaskoczeniem. Najważniejsza jest, jak przyznaje zespół, systematyczna praca i samozaparcie. Jeśli w dodatku dopisze szczęście, być może uda się mistrzom polskim pokonać zespoły z Rosji i Anglii, bo to, jak twierdzi kierownik sekcji, ich najwięksi konkurenci.